Panie profesorze, co jest podstawą do rozpoznania nowotworu układu chłonnego, czyli więc co powinno nas zaniepokoić? No kilka rzeczy. Pierwsze mogą być zmiany we krwi, a więc na przykład tak zwana limfocytoza, duża liczba limfocytów we krwi, niedokrwistość, ale przede wszystkim, jeśli chodzi o nowotwory układu chłonnego, to jest pojawienie się gdziekolwiek w naszym organizmie powiększonych węzłów chłonnych. Taka najbardziej patognomiczna lokalizacja są węzły nadobojczykowe. I jeżeli węzeł jest wielkości powyżej 2 cm w najdłuższym wymiarze, jeżeli taki węzeł u osoby dorosłej utrzymuje się w tej wielkości przez dłużej niż miesiąc, jest to wskazanie do tego, żeby taki węzeł pobrać i ocenić, żeby ocenił to histopatomorfolog, który wtedy wskaże, czy to jest jakaś sprawa łagodna, czy niestety to jest któryś z rodzajów chłoniaka. Tych rodzajów chłoniaka jest dużo, jest to około 100. Często jednak ten rodzaj nowotworu jest wykrywany zbyt późno. Jakie mogą być tego konsekwencje dla pacjenta? Myślę, że tutaj to takich bardzo wielkich konsekwencji nie ma, oczywiście poza stadiami bardzo zaawansowanymi, bo one sprowadzają się do tego, że wtedy, kiedy rozpoczynamy leczenie, no zaczynamy od bardzo dużej liczby komórek, która jeśli się rozpadnie, też może spowodować bardzo poważne zaburzenia metaboliczne. Natomiast generalnie mamy dobre leki na początek leczenia, ale w sytuacji obecnego postępu, który generalnie sprowadza się do wydłużania życia z chorobą, oznacza to, że prędzej czy później stajemy przed ścianą, że nie mamy kolejnego leku, który potrzebujemy. No takie leki się znowu pojawiły i staramy się, żeby one były refundowane również w Polsce. Mówimy o różnych typach chłoniaków. 80 są też takie agresywne chłoniaki, a 80% spośród tych agresywnych chłoniaków to chłoniaki rozlane z dużych komórek B. Na czym polega leczenie tego typu choroby? Znaczy, rozlany chłoniak z dużych komórek B to jest rzeczywiście najczęściej występujący chłoniak. Jest to chłoniak, który pierwotnie jest leczony programem terapeutycznym, który się nazywa RCHOP. I to jest program o dużej skuteczności, również ze zdolnością wyleczalności u części chorych. Natomiast oczywiście, jeżeli wyleczymy, no to powiedzmy pozbywam się problemu i chorzy i lekarze. Natomiast pytanie, co będzie, jeśli nie wyleczymy? Jeśli nie wyleczymy, no to wtedy zależy sytuacja od tego, czy mówimy o pierwotnej oporności, czy mówimy o nawrocie i jeśli o nawrocie, czy jest to nawrót późny, czy wczesny. Jeśli nawrót późny, to możemy zrobić powtórkę z rozrywki, czyli zastosować ponownie RCHOP. Natomiast jeżeli jest nawrót wczesny albo jest oporność, wtedy musimy zmienić leczenie na leczenie o innym mechanizmie działania i takim standardowym, taką standardową zmianą jest program, który się nazywa THAP, również z rituximabem i generalnie rzecz biorąc to powinno prowadzić do kulminacji za pomocą przeszczepienia własnych komórek krwiotwórczych. I albo to wyleczy, mniej więcej 50% tych chorych jesteśmy w stanie wyleczyć, albo nie. Jeżeli nie wyleczymy, to znowu próbujemy chemioterapii o innym mechanizmie działania. To są generalnie programy oparte na leku, który się nazywa gemcitabinach. To jest dostępne w Polsce. I wtedy no, opcją jest z jednej strony przeszczepienie szpiku od innej osoby, albo no, szukanie, jeśli to nie zadziała, leków o innym mechanizmie działania, takim lekiem, który od niedawna jest dostępny, ale nie, niestety nie w Polsce, to jest Pixantron. Czyli my mówimy o tej 35-procentowej grupie chorych z chłoniakiem rozlanym z dużej grupy komórek B, który jest oporny lub nawraca, tak? I mówimy o tej terapii. I ta dostępność w Polsce jest ograniczona do terapii, o której pan profesor wspomniał. No ja prawdę mówiąc, no, mam nadzieję, że ten Pixantron będzie dostępny, bo przynajmniej ja nie wiem, jaka jest jego cena, ale to powinien być lek stosunkowo tani, dlatego że to jest cytostatyk. To nie jest lek z grupy przeciwciał monoklonalnych i tak dalej, których technologia wytwarzania jest bardzo skomplikowana, w związku z tym lek musi być drogi, ale to jest cytostatyk, który powinien być dość szeroko dostępny, powinien być w miarę tani. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Dziękuję.